tak to są fakty, nie? To było coś tam sadne. No i dziewięćdziesiąt, dobrze. Dobrze. Także teraz jedziemy, żeby to się odczytywało. Aspirant Włodzimierz Wiśniewski melduje jednostki ochotniczych straży pożarnych rejonu Żuromi i sąsiednich do wręczenia sztandaru jednostce ochotniczej straży pożarnej Żuromi. Całość patrzeć! To jest patrzeć! Poczet flagowy! Do podniesienia flagi związkowej! Marsz! Thank you.
szeregowy! Do szyku! Stop! W 70. rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej. Dla upamiętnienia tej uroczystości odbędzie się wręczenie sztandaru z wizerunkiem patrona wszystkich strażaków, świętego Floriana. Na dzisiejszej uroczystości mam zaszczyt powitać jubilatów dzisiejszej uroczystości, to znaczy Ochotniczą Straż Pożarną w Zielonej. W waszym imieniu, druhowie władcy wszystkich tu zgromadzonych, witam założycieli tej jednostki, obecnych wśród nas pana Franciszka Rucińskiego i pana Czesława Ejnika. Witam bardzo serdecznie przybyłych gości w osobach. Członka Zarządu Głównego, jednocześnie wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, drucha Mieczysława Rasotę. Przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Ciechanowskiego, drucha Witolda Kołakowskiego. Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, jednocześnie prezesa Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Ciechanowie, drucha Jerzego Pełkę. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, kapitana Bogdana Kołakowskiego. Witam serdecznie przybyłych komendantów rejonów rejonowych z Działdowa, Mławy, Ciechanowa, Kułtuska, Płońska i Żuromina. Witam zastępcę dyrektora Biura Zarządu Wojewódzkiego ROKU, pułkownika Mariana Wiadunia. Prezesa Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju, pana Józefa Klochowicza. Witam przewodniczącego Rady Gminy Kuczworku, Kazimierza Bulkowskiego. Witam komendanta Komisariatu Gminnego Gminnej Policji, pana Ireneusza Sznytra. Witam wszystkich druhów poszczególnych jednostek przybyłych z rejonu Żuromina, sąsiadów z gminy Siemowskowo oraz sąsiadów z jednostek OSP w Zalesie, Złotowo i Powiec Niechłoni. Witam przybyłych księży na czele z księdzem proboszczem Antonim Mamińskim. Serdecznie witam orkiestry z Lubowica, Żuromina oraz Zielonej. Witam bardzo serdecznie wszystkich niewymienionych na dzisiejsze uroczystości, a którzy chcą z nami przeżyć ten wspaniały jubileusz. Obecnie o udzielenie głosu proszę prezesa miejscowej straży, pana Eugeniusza Wiśniewskiego. Szanowni goście, druhowie, mieszkańcy naszej miejscowości. Sytuacja, w której przyszło nam realizować społeczne zadania była bardzo trudna i złożona. W tej trudnej i skomplikowanej rzeczywistości nie oparło się wiele organizacji. Zniknęły one z życia publicznego w naszym kraju. Nasz związek i zrzeszone w nim ochotnicze straże pożarne przetrwały. Skutecznie stawiliśmy czoła jęczącym się trudnościom. Ludzie społecznej służby pożarniczej zrzeszeni w naszej organizacji pokonali je i ominęli liczne niebezpieczeństwa. Trudności łamią ludzi słabych, ale ludzie społecznej służby pożarniczej do takich nie należą. Upadek, i to nie tylko w naszym kraju, formacji ekonomiczno-społecznej spowodował przemiany we wszystkich, bez wyjątku, dziedzinach naszego życia. Te właśnie przemiany wymuszały na nas elastyczność poczynań, potrzebę dostosowania się do obecnej rzeczywistości. Dzisiaj arena zdarzeń dziejących się kilka lat i wstecz to inna nieomal epoka. Odnosi się to i do naszej organizacji. Obecne czasy są dla nas bardzo trudne. Są jednak symptomy pozwalające na nutę optymizmu. Jednym z nich jest to, że mamy możliwość powrotu do czystej
niemącącej odgórnymi nakazami politycznymi działalności społecznej. A przecież nasze jednostki wyróżniają się wśród znacznej liczby towarzyszeń nie tylko piękną tradycją, ale przede wszystkim ideą swojego działania. To właśnie wystrzegamy. Zwrócili się jedną z najpiękniejszych zapisanych kart inicjatyw społecznych. Jednym z ważnych momentów, które powinny procesować, należy zaliczyć postanowienia i zapisy ustawowe o roli i funkcji ochotniczych straży pożarnych, a szczególnie to, że ochotnicze straże pożarne stały się jednostkami ochrony przeciwpożarowej na równi z zawodowymi strażami pożarnymi. Obecnie strażactwo ochotnicze, jak i służba zawodowa funkcjonują w zmienionych warunkach formalno-prawnych. Determinują je postanowienia o ochronie przeciwpożarowej oraz Państwowej Straży Pożarnej i o samorządzie terytorialnym. Szanowni duchowie, zaproszeni goście. Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonej została zorganizowana w 1922 roku przez nauczyciela tutejszej szkoły i miejscowego księdza proboszcza, czyli równe 70 lat temu. Nasi założyciele rozpoczynali od podstaw przy wspaniałym sprzęcie na ówczesne czasy, ręczna sikawka, kilka parcianych węży i trzy beczki blaszane na żelaznych kołach do dowożenia wody. Sprzęt przechowywany był w drewnianym budynku krytym słomą, zwany garażem. Do pożaru sprzęt dowożono koni. Umundurowanie stanowiły drelichowe bluzy i czapki rogatyki. Również w okresie przedwojennym została zorganizowana orkiestra dęta, której kapelniczem był pan Lewandowski. Jeszcze dzisiaj można spotkać zdjęcia orkiestry z ich instrumentami na tle naszego kościoła z udziałem ówczesnego księdza proboszcza. Naczelnikami byli pan Czesław Ejnik, znajdujący się wśród nas, i pan Piotrowicz Franciszek. Kiedy wybuchła wojna i przyszedł okres okupacji, praca jednostki Straży Ogniowej, wówczas tak się nazywała, na pewien okres została zawieszona. Instrumenty muzyczne zniszczone i zabrane przez okupanta. W okresie powojennym rozpoczyna się ponowna działalność jednostki od podstaw, chociaż ze sprzętem z okresu psu przedwojennego. Według relacji żyjących założycieli i innych osób, mimo trudności i prymitywnego sprzętu, przeprowadzano zbiórki szkoleniowe, wyjeżdżano do pożaru, uczestniczono w różnych akcjach prewencyjnych, brano udział w uroczystościach kościelnych. Do przechowywania sprzętu i organizowania zabaw strażacy wspólnie z mieszkańcami wsi sprowadzili duży barak z okolic Krzywonosi za Szydłowem. Troszkę poprawiła się sytuacja ze sprzętem, jaki otrzymali z Komendy Powiatowej Straży w Mładzie. Po kilkunastu latach barak rozebrano, a sprzęt został umieszczony w szkolnym chlewiku. Praktycznie straż podupadła. W tym czasie o wiele lepiej pracowała straż pod względem bojowym i organizacyjnym przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Zielonej. Posiadali sprzęt o wiele lepszy i sprawniejszy, jednak w miarę upływu czasu, pewnych zmian w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej, sytuacja zmieniała się. Jednostka otrzymała nowy sprzęt w postaci motopompy i sprzęt towarzyszący, kilka pasów i toporków oraz hełm. Sprzęt ten przechowywano w jednym z boksów garażowych w byłym MBN-ie. Środki alarmowe to ręczna syrena i lewiesze bądź odkładnia od pługa wisząca na drzewie i w razie potrzeby uderzana młotkiem lub kamieniem w celu wydania dźwięku. Później zainstalowano małą syrenę elektryczną na byłej zlewce. W 1969 roku jednostka otrzymała nową motopompę M800, sporą ilość węży, ubrania ochronne i sprzęt w postaci hełmów, pasów, toporków i drabinek. W 1971 roku Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żurowinie samochód zastępczy GAZ-51 i dwukółkę do węży. Było to wielkie osiągnięcie na ówczesne czasy, bo od tego roku straż została przemianowana z jednostki typu M
na jednostkę typu F. Zastępczy garaż został przystosowany do korzystniejszego stanu przechowywania sprzętu. Jednak usytuowanie tego garażu prawie poza wsią było dosyć kłopotliwe i dobiegnięcie strażaków lub kierowcy pochłaniało wiele czasu. W miarę upływu czasu jednostka rozwijała się, przybywało strażaków. Wszyscy zostali umundurowani w kompletne ubrania galowe, łącznie z czapkami, przy 50% pomocy zarządu wojewódzkiego. Ciągle na każdym zebraniu straży, czy też zebraniu wiejskim, rodziła się myśl budowy domu strażaka. Była to myśl piękna, ale bardzo kłopotliwa ze względu na środki i działkę. Ponieważ zbliżały się złote wody jednostki, 50-lecie jej istnienia. Zarząd wspólnie z całą jednostką, chcąc tę rocznicę uczcić, postanowił dokonać zakupu sztandaru przy pełnym poparciu finansowym całego społeczeństwa. Właśnie piękny, słoneczny dzień 18 czerwca 72 roku na boisku szkoły podstawowej odbyła się wielka uroczystość połączona z wręczeniem sztandaru. W uroczystości tej uczestniczyły założyciele tej jednostki, a było ich wtedy na tej uroczystości 16. Uczestniczyły władze powiatowe, wojewódzkie, gminne i kilkanaście jednostek z terenu gminy i powiatu oraz orkiestry z Lubowica i Gliny. Było to przepiękne święto wszystkich mieszkańców naszej miejscowości. Założyciele jednostki byli odznaczeni medalami za zasługi dla pożarnictwa. Harcerze miejscowej szkoły wręczali im kwiaty, a najbliżsi składali życzenia. Ten jubileusz był sprawdzianem społecznego działania dla naszego środowiska. To było bodźcem do energicznego przystąpienia do budowy domu strażaka. Jednostka otrzymała działkę, zakupiono typową dokumentację, rozpoczęto gromadzić podstawowe materiały w postaci żwir, kamieni, czy niespołecznym przez wszystkich mieszkańców i uczniów szkoły podstawowej. Praktycznie bez złotówki w kieszeni jednostka i komitet budowy przystąpili do pracy. Trudno dziś odtworzyć tamte dni spontanicznego, społecznego działania. Pracowali wszyscy, bez względu na wiek i płeć. Wystarczy powiedzieć, że w ciągu kilku godzin od 4 rano do 10 fundamenty zostały wykopane i wyrównane betonem i kamieniami. Każda rodzina opodatkowała się, z czego przytłaczająca większość wywiązała się. Inni dokonują tej zapłaty przy wynajmowaniu sali na wesela z odpowiednio nawiązek. Materiały ścienne i pokrycie dachowe Komitet Budowy otrzymał z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gromnie, którą wtedy kierował pan pułkownik Eugeniusz Trojanowicz. Umożliwienie przydziału materiałów ściennych załatwił bezinteresownie Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu pan pułkownik Władysław Jaśkiewicz. Wszystkie materiały budowlane były wożone nieodpłatnie przez mieszkańców Zielonej, samochodem miejscowej straży, pojazdami Państwowego Gospodarstwa Rolnego oraz samochodem powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Żyrowicach. Duża pomoc finansowa była ze strony PZU z Warszawy, jak też gminnej spółdzielni i Banku Spółdzielczego w Kuczborku. Dom strażaka wybudowali murarzem, a zarazem członkowie straży, bracia Kopry, Wacław i Stanisław. Otwarcia domu strażaka dokonano 30 lipca 78 roku. Była to też wielka uroczystość z udziałem władz strażaków i naszego społeczeństwa. Od tej pory obiekt ten służy wszystkim przez cały rok. Wtedy też jednostka dostała nowy samochód WBM, co jeszcze bardziej zaktywizowało miejscową jednostkę do pracy, a niesienie pomocy ratowniczo-gaśniczej stało się szybsze i bardziej skuteczne. W 79 roku zrodziła się myśl zorganizowania orkiestry dętej. Myśl tą poparły władze gminy, a osobiście ówczesny pan naczelnik Marian Kąkolewski, przeznaczając potrzebne pieniądze, a zarząd wojewódzki w Ciechanowie umożliwił kupno nowych instrumentów. Pierwszym kapelmistrzem był nauczyciel zespołu szkół rolniczych pan Józef Jaroszyński, a następnie pan magister Roman Pawlak, który pracuje do obecnej chwili.
Orkiestra obsługuje uroczystości gminne, strażackie, państwowe i kościelne. Za trud, jaki strażacy poświęcali na rzecz swojej jednostki, na rzecz ochrony przeciwpożarowej, były organizowane wycieczki turystyczno-krajoznawcze z żonami bądź ich członkami rodzin do Zakopanego, Warszawy, Torunia, na Mazowsze, na Wybrzeże i kilka wyjazdów do Warszawy na podwieczorek przy mikrofonie oraz do teatru. W 1991 roku jednostka otrzymała nowego rumaka czerwonego GBA, z którego wszyscy bardzo się cieszą, gdyż niesiona pomoc jest szybsza i jeszcze bardziej skuteczna. Szanowni druhowie, zaproszeni goście, nasze wystąpienie byłoby niepełne, gdybyśmy nie podziękowali ludziom, którzy cały czas okazują życzliwość i darzą szacunkiem miejscową jednostkę, a szczególnie komendantowi rejonowemu Państwowej Straży Pożarnej, panu brygadierowi Markowi Chrostowskiemu, który wspiera nas w każdej potrzebie, gospodarzowi naszej gminy, panu magistrowi inżynierowi Tadeuszowi Burakowskiemu, dyrektorowi Państwowego Gospodarstwa Rolnego, inżynierowi Józefowi Socińskiemu, panu dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych, magistrowi inżynierowi Stefanowi Leszczyńskiemu, Zarządowi Wojewódzkiemu Straży Pożarnej w Ciechanowcu, Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Ciechanowcu. To właśnie dzięki wam wszystkim i wielu bezimiennym ludziom możemy pracować, funkcjonować, a dzisiaj obchodzić 70. rocznicę istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej. A ukoronowaniem tej uroczystości jest ufundowanie sztandaru z wizerunkiem świętego Floriana, patrona wszystkich strażaków, który będzie wręczony przez władze strażackie na dzisiejszej uroczystości i w czasie mszy polowej poświęcony przez księdza proboszcza naszej parafii. Dziękuję za uwagę. Obecnie proszę członka zarządu głównego, wiceprezesa Mieczysława Sotę o odczytanie aktu nadania sztandaru. Wręczenie sztandaru nastąpi przez drucha Kołakowskiego i drucha za Sotę. Drodzy druhowie jubilaci, szanowni mieszkańcy Zielonej i jej okolic, szanowni goście, drodzy druhowie wszystkich jednostek przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Zebrani na tej wspaniałej uroczystości z wielką radością mamy zaszczyt uczestniczyć w waszym jubileuszowym 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej. Ja przypisuję sobie za zaszczyt i wyróżnienie, że zarząd główny i wojewódzki zlecił mi uczestniczenie w waszej przepięknej uroczystości i możliwość przemawiania do was. Jest to nie tylko moja radość, ale i radość nas tu wszystkich zebranych, że możemy wspólnie z wami te radosne chwile przeżywać. W wygłoszonym przemówieniu komendanta gminnego, członka prezydium zarządu wojewódzkiego, prezesa tej jednostki, drucha Wiśniewskiego, bliżej poznaliśmy wasze osiągnięcia i niedociągnięcia uzyskane na przestrzeni 70 lat waszej działalności. Jednak osiągnięć macie znacznie więcej, które mają swoje potwierdzenie w waszej kronice i ten liczący dorobek. Te wasze osiągnięcia minionego okresu świadczą o prężności waszego działania, waszego umiłowania strażackiego munduru, godnego wypełnienia powinności. Drodzy jubilaci, 70 lat temu na obszarze Zielonej i jej okolic zrodziła się misja zorganizowania Ochotniczej Straży Pożarnej Zielonej, której głównym celem jej założenia było zapobieganie pożarom i walka z nim. Chwała i dzięki tym wszystkim, którzy zapoczątkowali to wielkie dzieło. Jest jeszcze wśród
nas dwóch założycieli, którzy pamiętają początki istnienia czy założenia tej trasy. Niestety, wielu nie doczekało dzisiejszej uroczystości, ale chwała im za to, że możecie kontynuować zapoczątkowane ich dzieło i święcić tą 70. rocznicę powstania tej trasy. Podziękujmy więc tym, którzy odeszli, czcząc ich pamięć minutą ciszy. Proszę podać komentarz. W tak uroczystym dniu 70-letniej waszej pracy jest szczególna okazja do społecznej refleksji o przebytej drodze, o uzyskanym dorobku, troskach i kłopotach, których jest jeszcze wiele w codziennym życiu. Wybudowaliście piękny dom strażaka z pełnym wyposażeniem, liczebnie prężną jednostką i pełnym umundurowaniem. Posiadacie sztandar ufundowany z okazji 50-lecia waszej działalności, a dzisiaj zostanie wam wręczony nowy sztandar według nowego wzoru patronem straży świętym Florianem, ufundowany właśnie z okazji waszego pięknego jubileuszu 70-lecia. Posiadacie samochód z odpowiednim sprzętem, a przede wszystkim dostateczną ilością węży, a nawet liczącym zapasem. A jako dodatek waszej osiągnięć stanowi orkiestra, która wam towarzyszy we wszystkich uroczystościach, którą należy rozwijać i udoskonalać. Oto niektóre wasze osiągnięcia 70-letniej pracy przedstawione w referacie okolicznościowym. O wielu jeszcze innych słyszeliśmy głos prezesa komendanta gminy Drucha Wiśniewskiego. Tak wspaniałych osiągnięć mogą wam pozazdrościć inni. Na pewno do takich osiągnięć przyczynia się w znacznej mierze społeczeństwo, samorząd gminy na czele z panem wójtem, który jest jednocześnie prezesem zarządu gminnego straży, któremu należą się szczególne słowa uznania, że nie tylko sam widzi, ale i zna potrzeby straży, ale potrafi przekonać Radę Gminy o celowości przyznawania środków na zakup sprzętu pożarniczego, który jest nieodzowny do ratowania i walki z pożarami. Szanowni drodzy jubilaci, za te osiągnięcia i za kontynuowanie tego wszystkiego, o czym marzyli wasi założyciele, tutejsze społeczeństwo, jego okolica, bardzo serdecznie wam dziękują. Dziękuję wam również za to, że wiernie służycie straży w zmieniających się ustrojach i podczas okupacji, że nigdy nie sprzeniewierzyliście się, że w każdej trudnej sytuacji losowej niesiecie pomoc, wypełniając tym samym wasze powinności, do czego jesteście powołani. Jadąc na waszą uroczystość jubileuszową, zastanawiałem się w zarządzie wojewódzkim, przeglądając wasze dokumenty, jak mam wasze osiągnięcia przedstawić, jak podkreślić waszą wspaniałą działalność godną do naśladowania. Doszedłem do wniosku, że nawet moje najcieplejsze słowa pochwały czy podziękowań nie zastąpią podziękowań tutejszego społeczeństwa. To mieszkańcy dają wam najwyższą ocenę waszej pracy, kierując do was słowa wielkiego uznania dla waszej pracy społecznej. Uważam, że jest to najwspanialsze podziękowanie i pod tym podziękowaniem społecznym dają wam najwyższą ocenę waszej pracy. Podpisują się Zarząd Wojewódzki Straży, Komenda Wojewódzka i Rejonowa Państwowej Straży. Drodzy jubilaci, zgodnie z podanym programem wasza uroczystość jubileuszowa zakończona zostanie uroczystą mszą świętą dziękczynną
koncelebrowano żywymi kapłanami, prawdopodobnie i naszym duszpasterzem wojewódzkim straży księdzem Dzieniszewskim. Na pewno w wygłoszonej homilii pojawią się słowa głębokiej troski i uznania straży, która tak ściśle jest związana z Kościołem i na którą zawsze Kościół we wszystkich uroczystościach może liczyć. Świadczyć może również zabezpieczenie pielgrzymki Ojca Świętego w Płocku przez strażaków. Ponadto i to, że posiadane głębokie tradycje patriotyczne związane nierozerwalnie z naszym patronem świętym Florianem, postacią stanowiącą symbol humanitarnej idei, która stale przyświeca w służbie pożarniczej, odważnie broniącemu wszystkiego, co Polskę stanowi. Szanowni zebrani, sądzę, że najradośniej tę uroczystość przeżywają mieszkańcy Zielonej oraz druhowie przybyłych jednostek ze swoimi sztandarami. Z tej to okazji zachęcam wszystkich druhów do pobudzania aktywności i rozwijania swych inicjatyw z myślą o polepszeniu efektywności społecznych ich działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej, na które liczy i oczekuje społeczeństwo. Apeluję do was, druhowie jubilaci Zielonej, nie zapominajcie o tradycjach strażackich, które mocno są zakorzenione w waszej organizacji. Nie ma bowiem innej lub podobnej organizacji z takimi tradycjami, aby tak służyła społeczeństwu jak strażacka i za tą służbę pożarniczą wykonywaną na zasadach społecznych. Społeczeństwo darzy was szacunkiem i uznaniem. Wykonujcie więc swą służbę nadal tak, jak przystało na dzielnych strażaków. Kultywujcie tradycje humanitarne swoją straży pożarnych, zarząd wojewódzki w Ciechanowie nadaje standard ochotniczej straży pożarnej w Zielonej jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. Podpisał prezes zarządu wojewódzkiego i sekretarz. O dokonanie wręczenia prosiłbym również przewodniczącego sejmiku zarządu wojewódzkiego Luka Kołakowskiego. Sposób sztandarowy na front krzyku do wręczenia sztandaru marsz! Thank you.
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej. Podpisał prezes Zarządu Głównego Waldemar Pawlak i wiceprezes Krzysztof Długokęcki. Bardzo proszę komendanta w domie wojewódzkiego. Chodźcie ze mną. Podszedł sztandarowy! Do szyku! Chodź! Zaproszonego również na to uroczyste skierowanego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej. Warszawa, dnia 2 lipca 1992 roku. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonej, gmina Kurzbork, województwo ciechanowskie. Dużą satysfakcją i zadowoleniem przyjąłem fakt zaproszenia mnie na uroczystości jubileuszowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej. To wielkie wydarzenie w życiu Waszej jednostki, dlatego proszę o przyjęcie tej okazji. Gorących pozdrowień i życzeń wielu dalszych sukcesów w służbie pożarniczej służby. Na ten piękny dorobek, uhonorowany dzisiejszą uroczystością, pracowało wielu strażaków, zarówno obecnego pokolenia, jak i zasłużonych weteranów, którym dziękuję za dotychczasowy trud i życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia i zadowolenia. Przykro mi jedynie, że z powodu nawałów prac organizacyjnych związanych z powołaniem Państwowej Straży Pożarnej nie będę mógł wspólnie z Wami cieszyć się tym jubileuszem. Wyrażamy uznania starszy brygadier Felix Dela. Dziękuję bardzo. Chciałem w imieniu jednostki własnym bardzo serdecznie podziękować za wręczenie nam sztandaru. Dobrze, bo będziemy z dwoma maszerowali. Uważam, że sztandar ten w jakiś sposób może jeszcze bardziej zmobilizuje naszą jednostkę do pracy, do sprawniejszego działania. A wizerunek świętego Floriana będzie nas wspierał. Obecnie nastąpi wręczenie oznaczeń dla druhów miejscowej jednostki. Druhów wyczytanych proszę o ustawienie się przed trybuną. Uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie następujący druhowie mają przyznane złote medale za zasługi dla pożarnictwa. Ruciński Franciszek. Ejnik Czesław. Krzywda Mieczysław. Pawlak Roman. Leszczyński Szczepan. Krzywda Witold. Bylicki Wacław. Klejnowski Józef. Dymek Eugeniusz, Bogacki Włodzimierz,
Kofer Wojciech. Rybicki Stanisław. Proszę wyczytanych druhów o ustawienie się przed trybuną. Cofnijcie się dzieciaczki trochę, dobra? Bardzo proszę. O dokonanie pana przewodniczącego sejmiku samorządowego, wojewódzkiego pana Witolda Kołodowskiego. Dobrze, słuchaj. Podejdź bliżej tam do pana prezesa. Pan bierze pierwszy. W imieniu Zawodu Wojewódzkiego mam zaszczyt. W imieniu Zawodu Wojewódzkiego mam zaszczyt. Andrzej, Budala Kazimierz, Kazimierczak Tadeusz, Syrankowski Kazimierz, Pałączkowski Wiesław, Krzywda Ireneusz, Gizdorski Kazimierz, Marciniak Józef. Wymienionych druhów proszę o wystąpienie przed trybuną. Wodek, a to nie trzeba nic. No. Zadowolenie ze swoim prezesem.
Słuchajcie, jeden nie przypłaci się sztandarowi, nie trzeba do niego chodzić. Dobra. Trzeba. Jeszcze jeden. Ja tego zrobię. Ducha w tym razie do pożarnictwa. Gratuluję, że dałeś osiągnięć sukcesów w służbie strażackiej w Warszawie. Dekoruję głowę. Ducha w tym do pożarnictwa. Gratuluję, że osiągnięć. Maleczku, jeszcze pójdziemy. Jeszcze jest tam? Do pocztu sztandarowej. Ile tam jest? Jeden? Trzy. Już, aż na posta. Trzeba Ale to nie... Nie, proponuję tylko zarząd wojewódzkich straży, żeby się tak? To znaczy może tak, że tutaj będzie jakiś wpis uroczy, bo tutaj jest napisane co prawda, fundatorzy sztandaru, udział w uroczystości. Bo tu się w ogóle... Weź jeszcze jednego, to będzie szybciej, na trzy bloczki. Gdzieś się, który jest? Piąty? No weź. Ale Thank you.
zrobimy sobie, co robi Jacek, wstaniecie i... A później... A to teraz zagrajcie? Zagrają i proszę. Thank you.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Bogu, Trójcy Jedynemu, składamy ofiarę przy świętej jako dziękczynienie za 70 lat Straży Pożarnej w Zielonej. Podwimy się od powietrza, głodu, ognia i wojny, ażebyśmy mogli w pokoju żyć na tej ziemi i przez tę ziemię szczęśliwie przejść do wieczności. Przeprośmy więc Ojca naszego niebieskiego za nasze grzechy, ażeby przyjął naszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Myślę, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Jana Pawła, naszego biskupa Zygmunta, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufali, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, Chrystus, w jedności Ducha Świętego, wszelka zaczyść i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale na zła poledzego. Grzech i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie za wami. I z Duchem Twoim.
znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Podajmy sobie dłoń na znak, że braćmi jesteśmy, że życzymy swoim najbliższym wszystkiego najlepszego. Pokój w języku Biblii i Pisma Świętego to wszystko, co najlepsze. Mówimy, pęk nam Boże. Baranku Boży, Kolejnym grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, Kolejnym grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, Kolejnym grzechy świata, na prawe kolano kręknie! Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem Bogiem, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia Święta przed ołtarzem. Tutaj do Komunii Świętej prosimy zbliżyć się do ołtarza polowego. Thank you.
Jawo Chrystus. Jawo Chrystus. Chyba najlepiej wiedzą strażacy, gdy stają do walki z tymi żywiołami, oddając niekiedy swoje życie. Dzisiaj w tej mszy świętej prosiliśmy Boga, by nas uchronić od ognia, ale również i od wody, która niesie zniszczenie. Dziękowaliśmy Bogu za te 70 lat służby i myślę, że Bożej opieki, opatrzności podczas tych 70 lat. Chciałbym w imieniu wszystkich strażaków podziękować księdzu proboszczowi za tę ofiarę mszy świętej, księdzu Piotrowi za wspaniałe słowo, które jest słowem pokrzepienia i nadziei. A wam, moi drodzy, za wspólną modlitwę zanoszoną do Boga. Szczęść Boże wszystkim uczestnikom tej uroczystości. Dziwiodny księży proboszczu, księże kapelanie, drodzy bracia kapłani, w imieniu jubilatu tutejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej, całej braci strażackiej, pragnę gorąco serdecznie podziękować księdzu proboszczowi za odprawioną mszę świętą w intencji całej braci strażackiej. Piękne podziękowanie składam
księdzu za wygłoszoną homilię przepiękną, która nam posłuży w dalszej naszej pracy pożarniczej. Serdecznie w imieniu tu wszystkich braci teraźnie składam Bóg zapłać. Do poświęcenia sztandaru, proszę. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i zawsze i na wieki. Módlmy się. Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, pobłogosław ten sztandar należący do straży. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym. Za przyczyną świętego Floriana udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeń. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Siedemdziesięciolecia Straży Pożarnej. Ja we własnym imieniu księdza prefekta dziękuję za zaproszenie, za wspólną modlitwę, za przeżycie tej uroczystości. Wspominamy, kochani, tych braci, którzy właśnie nam od dziesiątków lat przychodzili z pomocą. Prosimy Boga, aby chronił od nieszczęść, od różnych przeciwności. Prosimy Boga za naszą ojczyznę. Modlimy się, aby w niej zapanował ład i spokój i lepsze warunki życia. Przyjmij mi więc Boże błogosławienie jako zadatek na nasze życie, na naszą służbę drugiemu człowiekowi. Pan z wami jest duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bye.
Gwiazdor, 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 gwiazdor
troski, jak tutaj w Zielonej się znajduje, to bardzo ważna data. Dlatego chcę wnieść to za całą brać strażaczką, a szczególnie za tych dwóch naszych seniorów, którzy tutaj siedzą. A no tak? Zdrowie was wszystkich. Proszę bardzo. Pierwsza woda na przód. Nie ma o pieniądze, jeszcze i będą odprawiać, jak się zobaczy, że nie przy zabraknie. Ja nie pójdę. Nie, no to pan to ci zabraknie. Bo jestem pozostała. A co? Dlaczego będzie ci zabraknie? Bardzo. No będę tu przy tym długim stole siedzieć. Uwzięłaś się na mnie, co? Ślepia nasza, ślepia. Panie Geniu, jedną kartę ty chcę mieć. Uparła się. Nie no, będą nie rentowi też jedną kartę. Jeden stary, drugi nowy, to są dostać, nie? Więc pan. No. Ale ty jesteś pewno niepotowieniczny, tak jak i ja. No ale mi z której strony go wezmę. Jak siebie obejrzałem. Takich po kolei jak mówiłem. Jak siebie obejrzałem do tej swojej. Stora na Zielonej Orce. 100